Dobrze widzowie, zaczynamy! Zaczynamy trzeci dzień na serwerze EU15 i przede wszystkim pokażę wam, jak wyglądała topka po drugim dniu. Topeczka po drugim dniu, w ogóle wczoraj były 4 levele 63, a nie 3. Ktoś mi zwrócił uwagę na to, że nie zauważyłem. Natomiast tak, po drugim dniu to był screen, który mi wysłał Kezi. W ogóle dwie osoby mi wysłały screena, bo ja wczoraj już nie byłem na komputerze. Kezi i Lucifer. Wysłali mi screena, także dziękuję wam pięknie. To jest screen akurat od Keziego, bo jest z komputera, a nie z telefonu. No i co? Powiem wam, topka jest naprawdę mocna. Topka jest w każdym razie bardzo, bardzo mocna. Jak widzimy, po drugim dniu mamy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć leveli 200+. Bardzo dużo osób odblokowało już zarządca areny. Także no, topka naprawdę, naprawdę mocna. Tu sobie można oczywiście zastopować, można sobie, wiadomo, prześledzić. Napiszcie w ogóle pozdro YouTube. Kupujcie na YouTubie, tutaj do YouTubowiczów mowa. Kupujcie grzybki z kodem Neutral oczywiście. Dziękuję pięknie, kocham was. No i co? Aktualnie mamy trzeci dzień, godzinę dopiero 12. No i topka wygląda tak. Więcej tych leveli 200+ się pojawiło. Więcej jakichś leveli 150+. Także no mówię, topeczka jest naprawdę mocna, tutaj oczywiście Freedom i Highway to Hell, te dwie gildie głównie dominują. No i tak to wygląda, nie? Tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o pupilki, no to mamy już 136 osób, które mają te pupile, także też sporo. O, i zobaczcie, dwie osoby już mają podziemia. Podziemia w trzeci dzień serwera. Co jest dla mnie, szczerze mówiąc, chore, biorąc pod uwagę, że jeszcze nikt nie daje surowców. Ale z tego co wiem, to teraz taktyka na topkę polega na tym, że ludzie wygrywają giveaway'e, w sensie te paczki na oficjalnych streamach Shakesa. I ludzie, którzy je wygrywają, to je sprzedają, topowi gracze je odkupują. Te kody sobie zużywają na nowym serwerze, dzięki temu dostają bardzo dużo surowców i innych tego typu rzeczy. No i właśnie kończy się to tym, że już trzeciego dnia co niektórzy mają podziemia. Chore, no ale jest jak jest, co? Co zrobić? No powiem wam, że chyba w niedzielę, żeby ktoś miał podziemia, to się jeszcze z tym nie spotkałem. No ale dobra, mniejsza z tym. Dobrze, i tyle. Jeżeli chodzi o nasze grzyby, to oczywiście doładowałem tutaj ten drugi pakiecik, który mi daliście w donate'ach. Dlatego mam tych grzybków 4400, bo 3600 doładowałem dzisiaj przed streamkiem, żeby już się tym nie bawić na streamku. No i co, mówię, moim celem na dzisiaj jest taki 105 level, zarządca areny, ale oczywiście jak uda się wbić więcej, to jak najbardziej będziemy cisnąć po więcej. Od wczoraj się nic nie zmieniło. W gildii robimy tutaj wyprawki przede wszystkim. Ja tutaj też oczywiście od wczoraj nic nie robiłem. Zaraz będziemy cisnąć dalej. Okej, naszym celem na teraz jest wbicie 80 levela. Dlatego, że na 80 levelu mamy kolejny kluczyk z wyprawy. I powiem wam tak, ja tutaj mogę sobie odebrać te jedzonka. Pupili jeszcze dzisiaj nie robiłem. Więc możemy zrobić to sobie w sposób następujący. Gambler, dziękuję ci pięknie za 7 miesiąc Prime'ika. Dzięki ślicznie, wariacie. Poprawiam się, super. I teraz co? Środowisko tutaj klikamy. Pyk. Tutaj będziemy mogli kliknąć środowisko. Raczej, dokładnie. Pyk. I co? I reszty pupili. A, i dzinki niestety nie mam. Jako takiej. A dzisiaj mamy ogień. No to ja w ogniu też za bardzo... No z ogniem się nic nie wydarzy, że tak powiem. Z ogniem się nic nie wydarzy na ten moment. Tu w ogóle ziomek ma 7 level, w sensie łączny poziom 7. Spróbujemy go ziemią może machnąć, dokładnie, łatwo. Teraz spróbujemy może mrokiem, też łatwo. Tu jest czwóreczka, to spróbujemy światłem. Nie wyszło, uj, z tym to na pewno przegram. Dobra, to tu zmarnujemy jedynkę, bo i tak nic nie wykminie. I tu mamy czwórkę, no jakbym wodę jakoś dzisiaj... A, to nocą dopiero. No nie, to ja dzisiaj tego Kroksa raczej nie złapę w takim razie. Oj, oj, oj. No pod względem średniego levela pewnie, no. Średniego levela, rycerzy i tak dalej. No raczej takie kwestie Mirin się bierze pod uwagę, jak się siłę gildii ocenia. Cześć Misiek, witam cię serdecznie. Dobra, no i mi brakuje jednego środowiska, żebym dobił ten 80. Ale może być tak, że my zrobimy wyprawę, wbijemy 80 i z bomby dostaniemy kluczyk. Ale zanim to zrobię, to jeszcze troszeczkę klaserka oczywiście tutaj powbijamy. Od tego może zacznijmy. Dobra, mamy 61% klaserka. Niech będzie.
I co? No i próbujemy ten kluczyk. O kurde, ja tu mam za 25 awki pupila. Czy mi jakiś ważny pupil jest z dnia potrzebny? Noc, noc. Nie w zasadzie. W zasadzie to nie. Dobra, opluwam. Który miesiąc? Siódmy. Siódmy jakoś. Może to kopnięcie go obudziło, dlatego taki wkurzony? Nie wiem, szczerze mówiąc. W sensie on jest taki nerwowy. Fidget jest bardzo nerwowy. Proszę, daj Klausa. Dobra, masz szczęście. Skrzynki nie dostałem przez to, ale trudno. Okej, kluczyk poleci od razu? Jezus Maria! Wszystko wyliczone, widzowie. Pięknie, mamy to. 80 level, od razu kluczyk. A, i w ogóle zobaczcie, ile gemów nafarmiłem od wczoraj. Tyle gemów tutaj zostało nafarmionych. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby dzisiaj nie musieć kopać. Od wczoraj kopałem regularnie te gemy. Ataki robię regularnie. No taki tu jest tryhard, że to jest głowa mała, nie? Przysięgam. Dobra, lecimy. Pyk, pyk, 81 level, pyk. No dawaj, 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 dalej. Tego jeszcze ubijemy raczej. Tak mi się wydaje. My tu ogólnie niedługo się będziemy musieli poprzebierać znowu. Dobra, 83 level. I teraz sprawdźmy na tygrysa, jakie mamy procenty. 0,56 mamy na tego Tigera. Malutko. Ale ja się tu bardzo dawno nie przebierałem w itemki epickie. I wydaje mi się, że to jest właśnie pora. To jest pora, żeby obejrzeć walki. I żeby się tutaj ewentualnie przebrać. Cześć Dawski, cześć, cześć. Kurde, w sumie też bym zjadł grilla. Mogliśmy się ze starymi na grilla umówić. Na takie zamknięcie sezonu grillowego. A tak to zjem pewnie dzisiaj rosół i kotleta. Pokrzem. Cześć, Ahajko. Jak działa pasywka druida, bo nie czaję tego? Kube, masz wszystko napisane. Wchodzisz sobie tutaj, klikasz sobie to i masz zdolności druid. I jest wszystko napisane. Jak działa, co robi. Nie wiem, czego nie czaisz. Generalnie działa to tak, że masz szansę na atak pikujący. Po ataku pikującym, który jest... No zaraz ci to może w walce wyjaśnię, jak będziemy oglądać. Tu z magiem to akurat pasywka nie działa. Tu może, zobacz, po uniku mam formę niedźwiedzia. Niedźwiedź po prostu mocniej bije. Mam też jakąś tam szansę na atak pikujący. Atak pikujący zadaje, o wiele mocniejsze obrażenia niż zwykły. I po ataku pikującym od razu z bomby mamy szansę zrobić... W sensie od razu robimy normalny atak, nie? Czyli tak jakby dwa ataki z rzędu. No i tyle. I tak działa pasywka w dużym, dużym skrócie. Cześć Lockers. Hello Dangerous. Witam, witam. Dobra widzowie, przebieranko robimy. Daj mi jakąś fajną broń. Ile mi już w ogóle dają broń? Zobaczcie, 54. Tu buty w ogóle, no ale... Ja bym się wolał już tak, wiecie, lepiej przebrać. Plus 63, co? Dużo pozmieniali? Dużo... O, właśnie. Dużo pozmieniali, Dawski. Polecam ci po prostu odpalić sobie jakąś, nie wiem, recenzję na YouTubie. Wpisz iOS 18 na YouTubie i będziesz miał to wszystko, co pozmieniali. Jak ja kocham te twoje pytania, Dawski, naprawdę. Jest coś niesamowitego. pancerza mamy 21% tylko, to też nie jest za dużo. Wymieniliśmy buty i pasek. W sumie dobra, póki my nie mamy kowala, to ja się nie będę napinał tak bardzo o itemki. W sensie, nawet jak będą na wszystkie staty, byleby mi dawały na plus, to będę podmieniał po prostu. Ale poprawiony humor od razu. O, na przykład takie rękawice mogę wziąć. Niech będzie. Na kowalu też muszę tą brońkę ogarnąć. Tu znowu kolejna broń bez dziury. Nie, po prostu uwielbiam Dawskiego, bo on daje takie, wiesz, losowe pytania. Takie, których normalnie byś się nie spodziewał, nie? Właśnie to jest piękne w Dawskim, że nie przewidzisz, co on ci napisze. Jakie pytanie ci zada. Nie, no to są jaja, no widzicie to? 534 górny. Prawie 200 większy. 63 średnie i bez dziury. Zaczyna się. Tak jak wczoraj w gabinecie magii, nic mi z dziurą nie leciało. Kocham tą giereczkę. Kocham tą giereczkę i kocham tego druida. Przysięgam.
Ja tu w sumie głównie roluję po broń właśnie w tej zbrojowni. Dobra, byle do 90, bo nie wytrzymam. Kolejna broń bez dziury, to już chyba czwarta. Nie, no nie mogę. Piąta bez dziury. Świetnie. Cześć Only Dropy, witam cię serdecznie. Paseczek na wszystkie staty. Latówę to mamy zmienioną. Czy to prawda, że CC nie może być w ścisłej topce serwera? Jezus Maria, no i właśnie to jest to. I siedzi taki jeden, gada wam głupoty, a wy potem chodzicie i powtarzacie, bo się słuchacie. Jest po prostu masakra. Takie nie wiem po co gadać takie pierdoły, żeby pod atencję czy pod co. Tak, bez kitu, a ja muszę tłumaczyć. Już nie będę tutaj ksywkami rzucał, ale... Czy to nie jest pierwszy raz, kiedy coś trzeba prostować? Nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda. Co my tu mamy? Rękawice. Rękawice plus 14, pancerz na minus. To też nie zmieniamy. A w ogóle widziałem jeszcze pytanie PZ-a. PZ-a pewnie znacie. Bardzo... że tak powiem, popularna twarz na streamach twitchowych z Shakesa. I PZ wczoraj zadał pytanie, to co Kugi dostanie bana, bo jest w topce. Mówię, Boże święty, ci ludzie są naprawdę... Ja nie wiem, przysięgam. Jezu, jak ja się cieszę, że taki PZ tutaj ma bana, bo... Może i by nabijał statystyki na tym czacie, ale... ale jakim kosztem? Pozdrawiam cię, PZ. Jesteś super, nie zmieniaj się. Tak, bez kitu. Na 3 dni dostanie, żeby trochę spadł. Oj, no jest jak jest. Fakt faktem, tutaj jeszcze... O kurde. What a shit. Fakt faktem, słyszałem, na przykład z Sombejem o tym gadałem. Sombej miał coś po kroju... Nawet nie sprawdzam procentów, lecimy po prostu w lochy od razu. Sombej miał coś w pokroju, że ludzie go zgłaszali za to, że... Zobaczcie jak to pada. Ludzie go zgłaszali za to, że był w topce. Ludziom się to nie podobało, że content creator był w topce i tak dalej, i tak dalej. I jakby na niektórych serwerach, może nie tyle co musiał skończyć, co z tego co wiem musiał, wiecie, przystopować delikatnie, nie? Przystopować delikatnie, żeby faktycznie w tej ścisłej topce nie być. Ale no to jacyś zawistni ludzie go zgłaszali. Sombej też, no... to były w ogóle stare serwery, gdzie już mało kto grał, więc no wystarczyło grać regularnie, żeby w tej topce być. I tak dalej, i tak dalej. No to coś takiego mi się obiło uszy, że... Sombej taką wiadomość dostał. Ale wiem to tylko i wyłącznie od niego. Nie wiem nawet czy jest to prawda. Czy może był to powód, żeby skończyć na tych serwerach. No nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. W każdym razie no. Coś takiego faktycznie tam było. Ale no ja jako content creator nie mam zakazu bycia w topce. Odpowiadając już na pytanie i kończąc ten wątek. Dobra, zobaczcie jakie my w ogóle progres zrobiliśmy. To jest dla mnie chore. Chore, mamy od razu kowala, 90 prawie czwarty level. Tu sobie możemy wymienić. Tu sobie zrobimy odzysk klejnotu. Od razu się możemy w to bawić pięknie. To sobie sprzedamy. Tu zrobimy tak. Okej, obejrzyjmy sobie te walki.
Zacznijmy od tego. Tak na szybko razy 3. Dobra, no i co? Ja teraz potrzebuję 95 level. Żeby dalej pocisnąć, potrzebuję 95 level. Mamy niecały 94. Co jest, szczerze mówiąc, problematyczne z racji tego, że no został nam tylko i wyłącznie do wulkanu do pokonania. A duch wulkanu jest bardzo ciężki. Każdy może być w topce, wystarczy odpowiednia ilość grzyba? No tak, tak. W 10 grzybów padnie, mówię ci. Ja zaraz zobaczę sobie szanse na niego, ale raczej są mierne. W ogóle zobaczcie, boss poprzedniego lochu miał 150 level, a duch wulkanu ma 170, nie? Także akurat, no to jest bardzo duża przepaść. Ale kurde, patrzcie, parę itemków wymieniliśmy, głównie tą broń. I zobaczcie, jak nam lochy popadały, praktycznie za darmo. Wszystko siadło. Dobra. Aha, atak pikujący może być zablokowany. To ciekawe w sumie. A jaką my mamy bazową szansę na unik? Też muszę spojrzeć. Powiem ci szczerze, tam jeszcze odnośnie pytania co do tego druida, to ja też do końca nie pamiętam, jak on działa. Ja wychodzę z założenia, że ważne, że działa. I jest fajnie. Tak, Rulson, dostałem info, mówiłem o tym wczoraj i przedwczoraj. Ten awatar, który wygrał, dostał jakieś 1200 głosów, środkowy ork dostał jakieś 450 i ten po prawej dostał jakieś 950. Coś koło tego. Dobra, teraz tak. Do której dzisiaj streamka mam? O, na Intę, super. Do godziny 16. Dobra, możemy zdobyć osiągnięcie. Możemy zdobyć osiągnięcie za tą brońkę, którą zostawiliśmy. Pyk. Pyk. Wpadło to osiągnięcie, czy nie wpadło? Miejmy nadzieję, że wpadło. Osiągnięcia. Kowal. Tak, mamy, dobra. Czyli to możemy od razu sprzedać. To sobie zostawimy tutaj. Taki jest plan, Lukas. Taki jest właśnie plan. Dobrze, sprawdźmy może procenty najpierw. Niektórzy już wstają. Oho, not possible. Wow. Dobrze, może spróbujemy się jeszcze przebrać też troszkę. Gabinetu magii w ogóle nie zmieniałem. Teraz przebieranie jest ogólnie o wiele łatwiejsze z kowalem, tak? Wiadomo. Mamy też świętego Graala. Cześć Janusz, witam. Mamy też świętego Graala już dostępnego na pewno. To też nam pomoże. Ale jeżeli chodzi o jakieś takie dopieszczanie klaserka, takie rzeczy, to będziemy to robić... Będziemy to robić w przyszłym tygodniu na streamkach, jak już powiedzmy progres trochę spowolni. Na tym nowym serwerku. Kurde, no trinket akurat mam wymieniony. Potrzebuję wisiorka i pierścionka. No proszę cię. Dziękuję. Te itemki już zostałem do kibelka powolutku. Fajnie by było dzisiaj jeszcze kibel też odblokować. Ale no ten zarządca areny. Zarządca areny to jest takie, no, że chcę to mieć dzisiaj po prostu. Chcę to mieć dzisiaj, żeby już sobie zacząć to rozwijać. Bo to w późniejszej perspektywie sporo da. No a w ostateczności, jak się tutaj nie uda nic zrobić, to oczywiście dobijemy awką ten level 9.5, no trudno. Wolałbym tego nie robić, ale no co? Najlepsze narzędzie w grze? A jakieś owocki mi poleciały? No nie bardzo. Warto by też było poczekać do wieczora i te pupile połapać, ale no... Ja chcę wam tu kontencik zrobić już teraz. Cześć Rinka, witam serdecznie. Boże, no dasz ten wisior jakiś. Proszę cię, no. Nienawidzę tego przebierania. Zostaw sobie pasegawki. A może i bym zostawił bez kitu? Chociaż ja bym tak chciał, wiesz, trzeci dzień powiedzmy domknąć w 100% na odcinku, nie? Najwyżej jutro połapiemy. Jutro streamek będzie raczej w takich godzinach właśnie bardziej wieczornych. W sensie, no tak popołudniowo wieczornych. Nie, no to są jajca, przysięgam. Jakieś też w ogóle poteczki by nam się przydało kupić. Tak TBH. Nam się niedługo skończą, skoro i tak rolujemy.
Kupmy tak, no chociaż trochę. Żeby jakiś zapas był. Ciągle nam na zrękę dropią. Ja tu od początku mam itemki na zrękę, naprawdę. Itemki, potki, wszystko. To giereczka nam coś sugeruje, chyba. Dajmy tak, powiedzmy, nieśmiertelkę na ile mamy? Na 12 dni. Dobra, to nieśmiertelkę też kupię. No tak by się przydało to ogarnąć na miesiąc. Chociaż. Przynajmniej na razie. Wisiorek, no ale niestety. Ja potrzebuję na 3 staty. Dobra, jeszcze jedną nieśmiertelkę kupię, mam już na ponad miesiąc. Bo skończy się tak, że nam się potki skończą, wiecie o co chodzi. Jak to czasem bywało. 25 dni, ej dobra, mamy porówno. Dobra, jeszcze po jednej, pyk. I na HP jeszcze. No inta jak jest... Kurde, no jak inta jest, to nie przepuszczę. Cześć Zarzycki, witam. Zagrasz kilka startów, to ogarniesz bez zawahania ten pierwszy level? Aha, bo ty piszesz do Dorawy. Okej. No, nareszcie Wisior, dziękuję. Dziękuję ci, thank you so much. Niech będzie tak. Ale jeszcze potkę na HP potrzebuję jedną. Chociaż jedną. Albo dobra, dwie. Dwie potki na HP jeszcze. Cześć kudłaty, witam. Jak idzie? Powolutku. O, teraz się kolejny wisiorek trafił. Dobrze, czyli tak, gabinet mamy przebrany. Lecimy teraz tutaj, zbrojownie. Też coś poprzebieramy. Paseczek plus... Ile ja mam w ogóle pancerza? 21%. No pancerz też nie jest za dobry. Nie oszukujmy się. Gierka mi zaczyna logować. Ja tu zaraz będę musiał znowu reset zrobić. Kurde, gram w tą grę nie wiem ile. Z godzinę dopiero. O, rękawice bardzo fajne. Kawka zrobiona. Można już jakoś niedzielę zaczynać. Okrzamp. Dobra, czekajcie, ja zrobię reset tej gry, bo nie wytrzymam. Janusz, no dobrze by było, żebyś pupile w trzeci dzień chociaż złapał, nie? To by... No, kochanie, no ty się zachowujesz czasem jak ogr. Ahoj, Killshot, ahoj! Pupile w trzeci dzień by dobrze było wbić, no nie oszukujmy się. Easy. Kurde, ja tu już tyle itemów wymieniłem i w ogóle mi ten pancerz nie rośnie. No pancerza nawoja potrzebujemy. O. No 22%. Ajajaj. Karambit. Cześć Dorstone, witam. W sumie zamiast odzyskiwać te gemy, to ja chyba po prostu muszę sobie je wykopać, wiecie? Dlatego, że i tak gemy już mi też polecą lepsze. To bez sensu. Pochwalę się śmiesznym tekstem, ciśniemy się ze starą i rzucam, a wyruchał ci ktoś kiedyś matkę poza ojcem, a nie wiem, a mam sprawić, że będziesz wiedziała? No nie wiem, czy to dobry tekst jest. Aha, ja już nie mam golda! No to GG! Nieźle się z gorda wysrałem. Dobra, to czekajcie, ile mi dają bronie? No bronie mi dają, no nawet 30 mi może broń dać. Sprawdźmy, czy coś to w ogóle dało przebieranie. Może nie zrozumiałeś? Zrozumiałem. Zrozumiałem, ale nie wiem. Ja bym tak nie powiedział do Karoliny. 0,10 mamy na niego. To jest bardzo mało. Powiem wam szczerze. Dobra, podbijemy trochę klaser standardowo. Tego klasera to mi już za dużo nie wpada. Dobra, spróbujmy zrobić jakąś wyprawkę mimo wszystko. Oh,
O, Biedronka, Pogchamp. Oho, owocki, dobra, owocki się jak najbardziej przydadzą. Proszę. No dobra, niech będzie. Tak, i grala trzeba wykopać, tak, tak, masz rację. To możemy od razu sprzedać, to możemy od razu sprzedać, dawaj mi grala. Pyk! No way! Tu od razu ataczki. Dobra. Dostałem owocki. Osiągnięcie. Tu od razu machniemy. Mamy 9-4 dzięki temu. Dobra. Tu nam daje 120 pancerza na plus, ale minus 3. To... Albo dobra, kupię to. Nie wiem, czy to jest mądre, co ja robię, ale niech będzie. No 23% pancerz mi wskoczył. Potrzebujemy koniecznie broni. No bez broni to my tutaj nie pojedziemy. I to takiej broni, wiecie, takiej konkretnej, nie? Nie takiej gównianej. Wypadałoby jeszcze w sumie... No kurde, ja tu mam powymieniane rzeczy. To ewentualnie broń i czapka. Tych dwóch rzeczy potrzebuję. O kurde. Tylko rozrzut mniejszy jest, ale 36 średnich. No nie dostanę... A, i nie mam golda znowu. Droga, no droga. Ale ja na pewno nie dostanę broni z lepszymi średnimi. Ewentualnie z lepszym rozrzutem mógłbym dostać. No i tu nam daje boki. Może by się przydały te boki? Dobra, biorę to. Biorę to i wykopę jakiś gem na inter. ...36 średnich, no to jest dużo, jakby nie patrzeć. Okej. Tu niech się kopie, 142, dobra. Sprawdźmy teraz. 0,22. 0,24. No za dużo nam to nie dało. Pomimo, że brońka naprawdę fajna, zacna. Aha. Tu na 3 staty, ale rozrzut jeszcze mniejszy. Drogie są te bronie w ogóle. Jak tak patrzę. Takie rolowanie jest bez sensu. Kurde, nie wiem czy tego... Bo w ogóle tak, klucz to jest skąd? Z wyprawy też. Nie wiem, czy tego 9-5 nie zdobić awką po prostu. Nie będzie to zbyt dobre. Może damy tak z 98 sportowych grzybów na niego. A nuż się uda. A nuż w końcu nam coś się poszczęści w tych lochach na tym druidzie. W co wątpię oczywiście, ale zobaczymy. Ale jak się nie uda, to chyba robię awkę do 9-5 i trudno. Kiedy będą nowe dropy i... (0,20%). Pierwszy loch na tym druidzie. Pierwszy loch na tym druidzie, który nam padł na takich procentach. Przysięgam, pierwszy. Ale jak ważny. Ale jak ważny, widzowie. I mamy wszystkie lochy zamknięte. Dobrze. Dobrze, dobrze. To sobie zostawimy do kibla. I od razu możemy obejrzeć tą waleczkę. Zobaczmy, jakie tu musiały hity siąść. Zobaczcie, jak my go smyramy. Tutaj pikujący. What a shit! Nie no, pikujące jak wchodzą to... I tu jaki kryt jeszcze po niedźwiedziu, co? Czekajcie, jeszcze miałem sprawdzić właśnie... Zdolności druid. Mamy tak, 35% jest na unik, a 15% na to, żeby atak pikujący machnąć. Okej, okay, kurde, no na ten atak pikujący jest mało procent, tak szczerze.
Dobra, i lecimy po kolejną w takim razie, po kolejny kluczyk w sensie. Siema Neuty, takie pytanie, jak mam 10k inty w podstawie i 5k w HP, to co dalej dawać ile? No jeżeli idziesz dwa razy więcej inty od HP, no to dobij sobie teraz intę do 20 koła i HP do 10. Why not? Odda? Odda? Oddało, dobra. O, i od razu mi kluczyk poleciał. Ej, powiem wam, że te klucze to też lecą tak, że to jest aż coś pięknego. Kupile też się łatwiej zbiera na wyprawach? Powiedziałbym, że tak, no. Dobra, lecimy. Pyk. Pyk. Jakie cele na dzisiaj? Zarządca areny na pewno. No kurde, no 170 level nam pada, 154 nie może. Dawaj. Dobra, 99. Teraz mamy panterkę. Let's go. Mamy to, widzowie. Setny level. Setny level na druidzie. Ale jesteśmy koksami. I nawet patrzcie, od razu na osiągnięciu jesteśmy przebrani za druida. Co jest? Gicior, gicior. Tu jakieś rękawice. Portal do piekieł nam się odblokował. Ale to nam nic nie da na razie. Dobrze, sprawdźmy jeszcze procenty na kolejnego. Za te 2,5 koła grzyba to 170 wbijesz? Oj, byczku. Prawie 4% mamy na niego. Ty widzisz, jak ja wydaję grzyby? W sensie inaczej, druid jest kosztowny. Z tego, co widzę, to druid jest naprawdę kosztowny. Do takiej gry. Ale ty widzisz, jaki ja jestem, że tak powiem, rozrzutny w te grzyby? Nie ma opcji, żebym coś takiego wbił. Dobra, tu od razu szukamy gema. To wina druida TF. Ej, no... Niedawno startowałem na zabójcy i tam o wiele lepiej szło, za o wiele mniej grzybów. Co prawda tam wtedy nie widzieliście grzybów, ale no na zabójcy nie pamiętam, jaki level wbiłem, w każdym razie tam kupiłem chyba tylko 2 pakiety za 400. A tu już kupiłem 3. Albo nie, tu nawet 4 już kupiłem. Dobra, już mi przykro jest. Dobra, na maga mamy 0,02%. I co ja teraz mogę zrobić tutaj? Kolejny loch jest dopiero na 110. No przebieranko trzeba zrobić. Może dobijemy w ogóle 102 level. Why not? Ale ja się nie denerwuję, jestem spokojny jak nigdy. Proszę, proszę, dziękuję. Haha, wszystko wyliczone jest. O, i mamy kibel. Dobra. Super. Od razu coś wrzucimy i sobie rozmontujemy. A, ja muszę już zacząć też itemki rozmontowywać, bo przecież... Przecież już, że tak powiem, mogę. Okej. Czy wy widzowie widzicie w ogóle, jaki tu jest tryhard w tych wyprawach? Czy wy to widzicie? Człowieku, weź, zrób zbliżenie na to, nie? Tak, kwiatem lotosu jestem, dokładnie. Co tu dostaliśmy? 102 level mamy, okej. Troszkę goldzika nam jeszcze poleciało. Dobra. To co, przebieranko znowu. Ile nam to daje? 15. To rozmontowywujemy. I szukamy dalej itemków. Podleci wszędzie, bez kitu. Tutaj też sobie oczywiście albo nie, gemy to ja będę kopał później, na razie przebieranko. Muszę kontrolować golda, bo nieraz tego golda naprawdę te epiki wezmą dużo, że tak powiem. W sumie to ja też muszę taką granicę wyznaczyć, ile ja chcę dać w statystyki golda. Bo wiecie, tutaj epiki są dość drogie, ja o tym często zapominam przy startach serwerów. Ja o tym często zapominam, a tutaj, no wiadomo. Czasem nieraz jest lepiej wydać tego golda w staty, aniżeli kupować takie drogie epiki, żeby mi dały tych stat, no o wiele mniej, nie? Także tu sobie może dobijemy do 400. Raz, dwa, trzy.
I tu sobie dobijemy do, powiedzmy, 500. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. No i na razie niech będzie, okej. Dobrze, czyli mamy w trzeci dzień toaletę, w trzeci dzień będziemy mieć raczej zarządca areny. No powiedzmy not bad. Generally speaking, not bad. Tu już mi też itemki dużo dają. Platę dopiero co zmieniłem. Tą czapkę by wypadało wymienić. Zobaczcie, jaką mamy starą czapkę. Co jest? Tylko no na 3 staty bym chciał. No czapka i broń. Czapka i broń standardowo. Ile mi dają itemki? 124. No to ten gabinet, no pierścionek i trinket by też można spróbować wymienić. Ale bronie nam w ogóle nie lecą, nie? Czy to na wszystkie staty, czy na 3 staty. Totalne gówno. Jest tak zwany totalny kapitan Gówienow. O! 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 Daddy. Dobra, jednego gema możemy odzyskać. I będzie to ten gemik. Od razu damy sobie tutaj. Pięknie. No to co, brońka jeszcze. No mamy teraz maga, no ta broń to jest must have tak samo. Weź tak nie mów, bo mi stanie. O, teraz kolejna czapka. Teraz nam będą czapki lecieć co chwilę. Kocham to! Widzowie, przepraszam, że się tak zachowuję, ale... już naprawdę mi troszeczkę odpierdala. Fajna klata w sumie. Ale... już nie będziemy kupować. No teraz brońka. Brońka nam jest potrzebna. O, na mnie jaki hełm poleciał, ale za samego golda. Dobra, weź. Kolejny hełm w ogóle, nie? A broni jak nie było, tak nie ma. O! Co dzisiaj w ogóle chce wiedźma? A te trinkety, to ja nie mam takiego. Dobra. Cecelak. Sprzedaj. I teraz tak. Gemiki. A ja mam jednego slota. Oj, to będzie problematyczne. W takim razie. Ile mam gemów na HP? Jeden. Ja nie chcę zostawić w ogóle jednego gema na HP. Czy może dwa? Zobaczymy zaraz. Siemanko, po jakichś 5 latach przerwy wróciłem do tego, wciągnąłem się i nie spodziewałem się, że nawet na streamie będę siedział. Cześć, cześć Invi, witam cię serdecznie. Fajnie, że się wciągnąłeś. No giereczka jest, jakby nie patrzeć, wciągająca. Dobra, to HP to mogę podmienić, od razu lepsze statystyki. Dwa gemy na HP i dobra, teraz reszta na intę, tylko... no wierzcie, że ja to będę kopał tak z pół godziny. Jak będę musiał co chwilę sprzedawać. Ale mi szkoda epików, żeby muszę mieć na zapas, no co ja zrobię. Dobra, tu od razu zrobimy dziurę. Pyk. W sumie to nam już awka potem nie jest potrzebna za bardzo, w sensie... bo ten kluczyk na 110 levelu to ja mogę ze zbrojowni równie dobrze dostać. Czyli jakby nam bardzo brakowało do 110. A i tyle.
Jakby nam bardzo brakowało do 110, to ja mogę awką polecieć po prostu. O kurde, mamy na maga 15%, nie? Także miejmy nadzieję, że właśnie będziesz się dobrze bawił. Cyk! Siedzi! Lecimy dalej. Lecimy po mój ulubiony feature w giereczce. Ej, no dawaj. Nie no, ty sobie jajca ze mnie robisz, człowieku. Całe szczęście w lochach poszło nam na tego olbrzyma. No, jest, zarządca areny. Mój ulubiony feature. Pokrzamp! Zaczynamy zabawę. Od razu sobie obejrzymy te dwa lożki. Koniec z EU15 dzisiaj? Nie no! Dopchniemy ile możemy. Dopchniemy ile możemy. Zostawię sobie może tam troszkę grzybków w zapasie. Ale dobrze by było, wiecie, jakiś 120 dzisiaj wbić chociaż. Zobaczę procenty na kolejnego. 3,5% na tego zwiada, sporo. Pięknie, 107. I teraz mamy właśnie, teraz mamy maga. I z tym magiem może być problem. 002 mamy na niego. Kurde, no musimy tego maga pokonać, żeby myśleć w ogóle o wbiciu 110. Czy ja bym chciał się może gabinet magii zmienimy? Tak, gabinecik magii już by się wypadało wymienić. O kurde, to kosztuje 51 koła i jeszcze grzyby? Za drogo, nie daje tyle. Za mało na plus nam daje stat. W sumie wisiorka ja nie muszę za bardzo zmieniać. Bardziej by nam się przydał właśnie pierścionek i trinkecik. Dobrze ci poszło, 1600 zł i 110 poziom, mój streamer? Dzięki. Za drogo, mad. Kurde, no. W ogóle ile nam rzeczy jeszcze brakuje w klaserze, to też jest niesamowite. Chyba tak, no. O! No i widzicie, i to kosztuje 12 koła. Można, można. To sobie sprzedamy, od razu gemiki powymieniamy. Zerujesz się z grzybów dzisiaj, czy zostawiasz 100 na jutro? Zostawię sobie troszkę grzybków na jutro, no ja muszę jeszcze tutaj, wiecie, już powolutku myśleć o podziemiach, tak? Ale no wbijemy dzisiaj jak najwyższy level możemy, no bo głupio jest nie wbijać, skoro mamy event epicki i tak dalej. Jutro już bym nie zrobił takiego progresu, jaki mogę zrobić dzisiaj. Klikaj na zmianę EVC, to będziesz szybko przechodził między twierdzą a postacią. Powiem ci szczerze, że ja nie jestem nauczony grać na skrótach klawiszowych, więc jakoś tak nie chce mi się. 418 milionów golda na 612 levelu, 5 razy w kości, ładnie leci goldzik. Nieźle. Ja wczoraj dostałem na wojowniku chyba 5 kostek z goldem i dało mi to 210 milionów golda. 21 statta go za darmo. No bo event golda oczywiście, nie? Ile mi tu lecą gemy? 148. Dobra, to zamiast sprzedać to też mogę podmienić. Mi poleciały 3 epiki w jednym slocie dzisiaj i każdy bez dziury? Kurde, no daj to mintę, proszę cię.
Przydałyby się pachołki nawet po to, żeby dodatkowy plecak tutaj mieć. Okej, sprawdźmy teraz może procenty. 0,08. Karoleczek, ale to nie jest podstawowy błąd. W sensie... Jakby wiesz, to nie wiem z czego to wynika. Musisz mieć... Za mało. Musisz mieć pyful, w ogóle widzę, że masz ikonkę Primika, jak masz wolnego Primika, to oczywiście możesz zostawić. Odpowiadając na twoje pytanie, żeby zagrać w kości, musisz mieć odblokowaną twierdzę. Wieżę, przepraszam. Jezu, już mi się myli. Wieżę musisz mieć odblokowaną, czyli 125 level postaci i zamkniętych pierwszych 9 lochów. No dobra, wymienię to. Ale to mi gówno daje, powiem wam szczerze. Tego golda wydaje mi się, że nie ma sensu w ogóle marnować. Biżuterii nie wymieniasz? Przed chwilą wymieniłem Yashimari przecież. Wiesz, Karoleczek, wydaje mi się, że to jest po prostu twoje lenistwo, a nie to, że nie umiesz grać. No bo wiesz dobrze, że zepsułeś, bo masz mały klaser. Jesteś tego świadom. O kurde. Chociaż my teraz mamy maga, to nam by się bardziej przydała na 3 staty brońkę. Rozumiesz, o co chodzi? Gdybyś miał wybrać 2-3 postacie, jakie zostawisz sobie, a resztę usunął, to które by to były? Zostawiłbym na pewno nekromantę. Na pewno bym zostawił magusia swojego. I bym raczej zabójcę ze 40 zostawił. No, a reszta by poszła do kasacji. Jaka ulubiona klasa? Nekromanta i maguś. Nie zabójcę za M1? Nie, raczej nie. Taki lider właśnie. A z jakiej okazji? W sumie spok. Ale w niedzielę to tak dużo ludzie nie podróżują raczej, nie? Akurat na regionalne, wiem. Ale mówię, że no w niedzielę raczej jest taki mniejszy ruch na mieście. Wow. Wow. Wow, wow. Wow. Dobra. Sprawdźmy teraz procenty. No lepszej broni się nie dało dostać. 0,50. Dobra, i teraz tak. Zrobimy sobie... Za tydzień są też eventy pod nowy serwer? Nie no, od przyszłego tygodnia już eventy są wszędzie takie same. I na nowym serwerze i na starych. Nie ma pyful. A czym ty grasz? Za grzyby czy za golda? Powiem wam tak. Ja tu zrobię jeszcze coś takiego, że zużyję chyba jeden pasek. Dobra. To mi daje sporo. Możemy rozmontować. Tak więc w ten sposób możesz po prostu szybciej to robić. To jest powiedzmy taka, no nie wiem, taktyka. No daj mi ten, Jezus Maria, no jak mi długo nie dawało tego podestu. Dobra, weźmiemy sobie golasków. To mi daje 27 kryształu, może być. Mało mi jedzonek leci. I don't appreciate. Dobra. To sprzedamy. Pyk.
pyk, pyk. Okej, git. To też możemy rozmontować, już dzisiaj nie mamy rozmontowań, niech będzie. Sprzedaj. I co, jeszcze jedno piwko, zostanie nam jeden pasek. Czy mi da ten maguś dwa levele? No nie da mi. Na 100% mi nie da dwóch leveli. No zobaczcie, no w ogóle mi jedzonka nie lecą, o co tu chodzi? Dobra. To możemy dać do kotła i co, mamy coś? Tu możemy nakarmić, tu mamy nakarmione, okej. Bo nie jesteś głodny? Ej, właśnie. Jest dzisiaj jakiś głodny, Boże? Gówno, nic nie ma. I zobaczcie, ile mamy golda. I tego golda możemy władować w stat. Cześć, Netrox, witam. Nie ma co już się tutaj przebierać na razie. Itemki mamy świeże wymienione. Brońka jest świeża. Brońka jest świetna. Dobra. Tu sobie damy do 400 te boczki jeszcze. Cześć Tiger, witam. W sumie to jeszcze przed tą awką to ja mogłem sobie troszeczkę klaserka może popodbijać, ale no już trudno. Trzymaj się Janusz, miłej pracy ci życzę. Oj, 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 dobra, no nie, no musi być równo, nie ma opcji. Zagalopowałem się lekutko. Dobra, teraz lecimy w intę. Powiedzmy intę do 700. Tu możemy dobić do 600. I co? I jeszcze goldzika wydamy w intę i zostawimy sobie może tak, no ze 100 koła. Albo żeby było równo 7,25. Dobrze. I teraz sprawdźmy procenty. Mamy jeszcze kręcenie kółkiem. Trzeba pamiętać, że mamy jeszcze kręcenie kółkiem. 3,5% na niego. Hulala. Ulala. Dawaj. Siadasz na butle, Gostek. O, jak szybko. Aha, i prawie 110 dostaliśmy. To dostaliśmy prawie dwa levele, bez kitu. Okej, okay, możemy sobie obejrzeć od razu to. Nie wiem, czy ja w ogóle wszystkie walki oglądałem, ale już mniejsza z tym. Już mam platynki na M1? Tak, już mam, no. Okej. Okay. I co dalej? 110 dobijemy jedną misyjką, ale zanim to zrobimy, to może znowu ten klaserek, tak jak wam mówiłem. No. Mieć grala i atakować losowo? Ja na szybko sobie po prostu przelatuję topkę. Dobra, misyjka. Nie chce mi się, wiesz, rozwodzić za bardzo już. Też nie chcę, żeby znowu surowe nagranie miało 3 godziny. Aha, to już był ostatni. Boże. Ale jestem gównem. Oj, ale nam od razu kluczyk poleciał, co jest? Dawaj mi to. Let's go. Pyk, pyk. Po co oglądam te walki? Ktoś tam widziałem, że zapytał? Tak o, żeby zobaczyć. Może coś fajnego będzie. Pyk, pyk. Tu nam jakaś klata poleciała. Przedamy ją od razu. Idealne wyprawy na EU15. No zdarza się czasem. No już nie śmiejcie się ze mnie. Proszę was. Dobra. Tu do kotła znowu. Pięknie. Oj, 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 na tego maga też mogą być problemy Najmana. Tak zwane. Dobra, może żeby nie klikać na pałę, to sobie sprawdzimy znowu. 1,40 mamy na niego, to nie, to jeszcze klęknie. Oj, nie to.
Jeszcze powinien klęknąć. Bez kita. Już 7 reklam dzisiaj u ciebie miałem. Kik, no zawsze możesz dać Prime'ika, wtedy nie będziesz miał wcale reklam. Ale to dobrze, że macie reklamy, bo... no będę miał co włożyć do gara, nie? Zwłaszcza po takim kosztownym starcie druidem. Niestety. No dawaj! Dobra, może ja golda wydam po prostu, bo też mamy znowu dużo. Zamiast tak klikać na pałę. Dajmy sobie na 7,75. Zostawimy może tak z 200 koła, bo ja może jeszcze coś popróbuję tutaj poprzebierać przed maszyną do zabijania. Także zrobimy sobie tak. Przelogujemy się jeszcze na wszelki wypadek. I okej, okay, let's go. O, tam 1000 HP mu zostało, no nie mogę. O, dobra, dzięki. O kurde. Ale koksa musimy pokonać. Co jest? First try? Dawaj. Na tego bota to easy wygrasz. Aha. Ej! Oszukał! Dobra. O, brońkę dostaliśmy. O kurwica, ej, to może być naprawdę złoty strzał. Tak zwany. No, not bad, nie? Not bad generalnie. Ciekawe. To niezły złoty strzał? O co ci chodzi? Przecież dobra jest. Duży rozrzut, dużo średnich, co? Coś nie tak? Ale zobaczcie, jakie to jest ustawione. Sam sobie dałem broń, nie? Wszystko było zaplanowane przed startem. Pozdro, S. Tylko tego gema na intę jeszcze daj. Jak was to denerwuje, że tak co chwilę muszę sprzedawać i tak dalej. Ten 105 chciał dziś wbić, a ma 120 i jeszcze 800 grzyba. Jak was to denerwuje, to przepraszam, ale no co zrobisz. Mnie też to denerwuje. Dolny rozrzut ma jak stara broń, lepsza nie wpadnie. No. No właśnie. To o co chodzi. Pyk. Dobra, zaraz zobaczymy procenty na tą maszynę. Ale teraz sobie oglądamy wszystkie waleczki. Cały lok zrobiony praktycznie z bomby. Za 6 godzin surki z ataków? Tak, tak. To co dzisiaj podziemia? Nie, no surek nie mam. Ale ja dzisiaj nie wiem, czy idę spać ogólnie. A jak pójdę, to na pewno bardzo późno. Farmię surki i mnie to nie obchodzi, człowieku. Ósmy dzień choruje? Krzysiu, to długo bardzo, byłeś u jakiegoś lekarza? Żeby ci dał jakieś leki, jakiś antybiotyk, nie wiem. Chociaż ja szczerze mówiąc, jak jestem przeziębiony, to... ja po prostu na przeczekanie to biorę, nie? W sensie staram się, wiecie... cieplej ubierać, to tamto, ale żadnych leków nie biorę, do lekarza mi się nie chce iść. Ile masz rycerzy? W sensie jako gildia, czy ja jako ja? Ja jako ja to mam chyba 7. A, do atakowania. nie wiem. Zaraz zobaczę. Chyba 15. Chyba mam na 5 levelu koszary, więc 15, no. Znaczy wiesz, najbardziej tu chodzi, żeby siedzieć do północy, bo do północy jest jeszcze event twierdzy. Will you play Paladin? Yes, I will play Paladin, nie, nie. Do północy
Jest jeszcze event twierdzy, więc się szybciej żołnierze szkolą, nie? Więc można fajnie surki jeszcze nafarmić sobie. Co? Kig, ale to jest, uważam, bardzo głupie podejście, że nie chodzisz do lekarza, bo się dowiesz, że jesteś jeszcze na coś chory. Dokładnie, lepiej zapobiegać. Słyszałem o wielu przypadkach jakiejś ciężkiej choroby pokroju rak, która została za późno zdiagnozowana. Gdyby została wcześniej, to by osoba miała szansę na przeżycie, nie? Także no, ja nie chodzę do lekarza, bo mi się nie chce, plus też no nic mi nie jest, nie? W sensie nie czuję się źle i tak dalej, ale gdyby coś było, no to bym poszedł. 0,50 mamy na maszynę. Wiecie co, to ja bym zrobił tak. Ja bym zakręcił kółkiem. W ogóle jak u mnie wyglądają surowce? Mogę już następną twierdzę? Nie, troszkę mi brakuje drewna, ale mało. Trzymaj się, Panker, miłego oglądanka. Bo ja bym już sobie chętnie odpalił twierdzę na 9. Skipnął po prostu ten skarbiec, co mi się buduje, bo to i tak są grosze. Dokładnie, 15 grzyba. Okej, okej. Dlaczego kręcę kółkiem? O, i mamy chyba już ten. Dokładnie. Dobra. 24 godziny? Długo. Ale może skipnę i wieczorem puszczę na noc 10. Zobaczymy jeszcze. Dobra. Kręcę sobie kółkiem, bo i tak już dzisiaj nie wbiję za dużo leveli. A chcę tego golda. Więc ja teraz goldzika wydaję. No wiem, Uniczku, wiem, ale już mówiłem ci, że ja wolę wszystko zrobić już, powiedzmy, na streamie, na odcinku. Chociaż może z tymi pupilami się wstrzymam, no jeszcze zobacz. Broń weku masz na sell? To prawda, dzięki. Tak, no zobaczcie, widzowie, jak fidget leży. Tu go widać. Ja jestem w Niemczech i na służbę zdrowia też można narzekać, szczególnie na czas czekania w szpitalu lub lekarza rodzinnego, ale ogólnie terminy spoko, jakiś ortopeda, co w Polsce czekałbym rok albo i więcej, to tu czekam 3 tygodnie tylko, okej. Tutaj nazywa się to lekarzem pierwszego kontaktu. Jeśli jest ostry, to po prostu czekasz w kolejce, u specjalistów jest lista oczekujących, w innym wypadku jedziesz na izbę przyjęć do szpitala. Jeśli to dentysta, to w okolicy zdarzają się nagłe przypadki stomatologiczne, ale to albo tyle źle wykonane, lub ekstrakcja zęba. Inaczej witam. Metzli, kurczę, nie wiem, do czego tak do końca nawiązujesz. Aczkolwiek też cię witam. Witam serdecznie. Jakie mam plany, co nie wiem. Mówi mi, wiesz, co chcesz. Tu sobie może dobijemy boczki do 450 znowu. Dobra. No i resztę chyba damy wintę. Wbiłem sporo leveli, więc no w teorii by się można poprzebierać, nie? Natomiast... Aha, bo jak ja tutaj wezmę, to mi od razu się twierdza odblokuje. Dobra, nieważne, sprawdźmy tą maszynę. 1,30 na nią mamy, no spróbujmy. W ogóle to powiem wam tak, faktycznie, jeżeli chodzi o tutaj awkę, to ja sobie poczekam do godziny 18 i spróbuję połapać te pupile z nocy. Głównie tutaj potrzebuję oczywiście Chompa i Kroksa.
Także na razie ustawiam wartę do powiedzmy 18.24 i to porobię. Faktycznie, trzymaj się Lukas, trzymaj się, miłego grillka, to nie będzie głupie, żeby tak zrobić. No nie zrobimy wszystkiego, że tak powiem, na odcinku, ale to już są takie, wiecie, groszowe sprawy. Teraz tak. Maszynkę jeszcze spróbujemy ubić. Jakiego masz iPhone'a, jeżeli można spytać? 15 Pro Maxa. Redhead. Sianko Hela, witam, witam. O kurde, jak łatwo nam padło. Co jest? Pięknie. Mamy jakiś paseczek. Ej, paseczek dobry. Wymienimy od razu. Dobra, kończę klikanie na 500 grzybach. Do 500 grzybów lecę, 500 grzyba sobie zostawiam na jakieś tam skipy w twierdzy, mniejsze i takie inne pierdoły. To was od razu informuję. Ile wbijemy do tego, do tych 500 grzyba, tyle wbijemy. Okej, okay. Fajnie by było dobić 125, to już bym miał kości, miałbym już tutaj właśnie wieżę. W sensie no, za wieżą by poszły kości i tak dalej, nie? Ale dobrze, sprawdźmy. 4%. Na tego 15 Pro Maxa. I szczerze mówiąc, to różnicy jakiejś wielkiej nie zauważyłem. Nie widzę totalnie, że tak powiem, zmian jakichś większych w użytkowaniu. Więc teraz no na pewno telefon zmienię za, nie wiem, co najmniej 3 generacje. Albo może nawet i z iPhone'a 15 bym przeszedł na 20 dopiero. Bo wtedy faktycznie się odczuje fajny progresik, jeżeli chodzi o użytkowanie i o taką, no powiedzmy, kwestię technologiczną. Bo tak nawet co te 2-3 lata nie ma co wymieniać. Okej, okay, na Voya mamy 0,70. A jakbyśmy spróbowali jeszcze wynaleźć coś fajnego tutaj? Nie mamy za dużo grzyba na takie rolowanie, ale jakby jakimś szczęśliwym trafem jakaś brońka by poleciała. Kurwa! Co jest? Ej, jakie to jest drogie! No i co ja mam teraz zrobić? Koło? No koło właśnie już wydobyłem, że tak powiem. W sensie zakręciłem. Przedaj to, co ma, tą, co masz i tyle? Ej, faktycznie. Faktycznie mogę tak zrobić. Jezu, oby, jesteś geniuszem. Po prostu sprzedam tą. Olafu, wykrzyknik, drop info. Tą sobie kupimy i wykopiemy gemik. Pięknie. Wykrzyknik, drop info sobie wpisz na czacie i będziesz miał mój filmik o dropach. Dobra, i teraz sprawdźmy procenty. Było jakoś 0,80. 1,60. Dobra, dwa razy więcej procent. No próbujemy, próbujemy go ubić. Widzisz, jakich masz mądrych widzów? No oczywiście, że mam mądrych widzów, dlatego to są moi widzowie. Pyk, 126. No way! I mamy kosteczki, ale kosteczki też chyba zrobię wieczorem, bo jak ja mam jeszcze skipnąć twierdzę na wyższy poziom, to mi więcej surek po prostu poleci z tych kostek. Podziemia dawaj. Podziemi nie wyczaruje niestety. Dobra, mamy wieżę. Mamy też towarzysze. Gra w kości. Dobra, dużo rzeczy nam się odblokowało. Teraz tak, my mamy bronię, w sensie itemki zwiadowcy. Możemy od razu się poubierać, żeby sobie miejsce zwolnić. Ale że jest to wojownik, 1%, to też nie jest jeszcze mało. Spróbujmy. Mówię, do 500 grzybów lecimy, 500 grzybów zostawiam, żebyście sobie nie myśleli. Już są kicks, już dzisiaj dwoje osób ma podziemia. No padnij jeszcze, proszę. Padnij. Wyglądasz jami, jami.
Na boki jak fala! Pięćdziesiąt grzyba jeszcze. Bad bunny, bad bunny, będę twoją mami. Kurczę, no 1% i nam nie chce paść. Dobra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. Koniec, widzowie. Koniec, widzowie. Jeszcze 50 grzyba i by padł? Ta, normalnie. Szkoda, bo 1% to jest sporo, no ale nie mamy na tyle szczęścia. Dobrze, co mogę więcej powiedzieć? Postaram się dzisiaj wieczorem złapać sobie tutaj przede wszystkim Chompa i Kroksa, pokarmić ich i jakieś środowiska jeszcze poubijać. Już są 3 podziemia? O, proszę bardzo. I to wszyscy z Freedom. Oni naprawdę musieli poskupować, po prostu skupować te kody z oficjalnych transmisji Shakesa, nie? To jest dla mnie chore. Jak dla mnie nie powinno to tak wyglądać, no ale cóż. Nie jest to, że tak powiem, oficjalnie zakazane nigdzie. Zostawiam 500 grzybów sobie, dlatego że teraz się skupiamy na podziemiach głównie. To, czy my wbijemy taki level, czy taki, z perspektywy czasu nie ma większego znaczenia. Sam byś tak zrobił? No to czemu tak nie robię? Też bym mógł sobie szukać ludzi i kupować te kody. Ale no już bez przesady. Więc mówię, dzisiaj wieczorem sobie skipnę twierdzę. Bo nie chciał nikt sprzedać dla CC? Nie no, akurat Kugiemu posprzedawali. Kugi też miał te kody. No, także mówię. Zostały mi tutaj 3 piwka jakoś. Po 18 sobie złapę te pupila, przynajmniej się postaram złapać. Zagram w kości, bo jeszcze skipnę twierdzę wieczorem na 9, więc zagram w kości, żeby mieć, powiedzmy, o, więcej tam surek z kostek i ze wszystkiego. Portalu na razie nie klikam, ale portalowi i tak za dużo nie dam obrażeń, w gildii tak samo. Co tu mi jeszcze zostało do zrobienia? No głównie to właśnie. Dzisiaj wieczorem ludzie już zaczną dawać córki, więc mówię, teraz full focus podziemia, jak najszybciej te podziemia musimy wbić i dalszy progresik będziemy robić. Co do mojego progresu, 126 level 3 dnia, uważam, że nie jest to zbyt dobry wynik. Jak na to, ile grzybów wydałem. Jak na to, ile grzybów wydałem, to naprawdę no, jest to wynik tragiczny. Nie wiem, czy jest to kwestia druida, czy tego, że ja słabo zagrałem te pierwsze 3 dni. Wydaje mi się, że raczej kwestia druida. Z racji tego, że po prostu no... Ile? 1,5 miesiąca temu graliśmy na zabójcy. I nam to o wiele lepiej poszło. Oba. I nam to o wiele lepiej poszło za o wiele mniej grzybów, nie? Więc no tutaj wydaje mi się... Zresztą widziałem tam porównania, że druid aktualny jest niewiele lepszy w lochach od jakiegoś wojownika czy paladyna, więc to by w sumie tłumaczyło, dlaczego jest taki kosztowny w klikaniu i tak dalej. Ale oczywiście gramy sobie tutaj dalej, nie poddajemy się. Nie ma co. Nie ma co. Dobra, jeżeli chodzi o topeczkę, no to wygląda w tym momencie tak. Tu się troszkę topka zbugowała. Ale mamy dwie osoby. O, ten Pardikus w ogóle. 180 level, what a shit z naszej gildii. Tu jeszcze do północy się pewnie dużo zmieni, więc to wam pokażę tam, powiedzmy, jutro. Pupilku w tym momencie ma 148 osób już, podziemia mają 3 osoby. W naszej gildii średni poziom 81, 345 rycerzy. Jesteśmy bodajże w tym momencie top 3 gildią na serwerze, także to też jest oczywiście fajny wynik. I tyle, i chyba tyle. Mówię, dokończę dzisiaj pierwszy dzień sobie na spokojnie już sam dla siebie, bo mi zostały takie ochłapy i podejrzewam, że jutro wam nagram kolejny odcineczek z tego EU15, chciałem powiedzieć AM1, gdzie sobie coś tutaj może poklikamy, może coś wam po prostu popokazuję, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie.
No co, jak wbiłem ten 120 level, to szczerze liczyłem, że może nawet jakiś 130 wleci i wtedy wiecie, jakieś tornadko to tamto. No ale ten roszek nasz troszkę zatrzymał. Może dzisiaj wbiję 127, jak jeszcze dokończę awkę i poklikam jakieś tutaj środowiska. Zobaczymy, nie ma co się napinać. Jest to dobry wynik, w gildyjce też. No jesteśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6. No na aktualnie jesteśmy top 7 graczem w gildii, więc też spoko. Jest ok, nie ma co się napinać. A wy pamiętajcie, żeby oczywiście kupać grzybki z kodem neutral, zostawić lajka, suba, dzwoneczek. Tutaj możecie się pożegnać z YouTube'em na czacie. I wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie za te 3 dni, za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. I oczywiście nie zatrzymujemy się na tym EU15, tylko będziemy sobie cisnąć dalej. Mam ogromną motywację do gry na tym serwerze, więc nie zamierzam tutaj odpuszczać. Będziemy sobie grać daily i miejmy nadzieję, że fajnie ten druid wyjdzie. Ale no mówię, grzybów wydałem bardzo dużo i progres jak na tyle wydanych grzybów nie jest jakiś super. Tyle. Kupujcie grzybki z kodem neutral. Kocham was widzowie. Trzymajcie się i nara. Buziaczki.